Mała wada wzroku, plus pół, minus pół. Czy trzeba nosić okulary? Jeżeli tak, to dlaczego? I jeżeli nie, to dlaczego? Zapraszam. Jedna z naszych czytelniczek zapytała o to, czy musi nosić okulary. Ona ma tylko minus pół. I nie chce nosić okularów na co dzień, a tak właściwie przyznała się, że ich właściwie nie nosi. No i jej pytanie jest takie, czy może sobie zrobić w jakiś sposób krzywdę. Pytanie o takie małe wady wzroku jest o tyle podchwytliwe, że nie da się dać odpowiedzi jednakowej dla wszystkich. Weźmy na przykład wadę plus. Pół, czyli maleńka wada, małe plusy. Ta osoba, która ma taką wadę właściwie z daleka, nie będzie widziała żadnych problemów, akomodacja będzie um, jakby nadrabiała, tak? czyli pokryje tą wadę wzroku, nie będzie tutaj absolutnie żadnych problemów do czytania, do patrzenia z daleka. Do 40 roku życia raczej nie powinno się nic pojawić, a do 20 roku życia taka osoba nawet nie będzie czuła w ogóle dolegliwości. I teraz to jest jakby słowo dolegliwość, to jest klucz, ponieważ plus pół no, raczej się nie przepisuje tym pacjentom. Faktycznie byłoby to, gdyby tak przypisywać każdemu dziecku taką wadę, to byłoby to niekiedy mocno naciągane. Ale gdy pacjent ma dolegliwości, i to mogą być dolegliwości związane z oczyma, ale niekoniecznie. Mogą to być ból głowy. Ból części zatokowych, tutaj, tak? Przynosowych, przyskroniowych, taki zatokowy ból. To mogą być migreny, to może być. Duża męczliwość przy czytaniu, a ewentualnie w ogóle trudność ze zrozumieniem tekstu, skakanie tekstu. To dotyczy dzieci, mniejszych, większych nastolatków, niekiedy nawet dorosłych. Także oni się skarżą na pewne dolegliwości, ale nie kojarzą ich z oczyma, kojarzą je ze zmęczeniem, z przemęczeniem, ze stresem, właśnie z bólami głowy. Czasem trafią do neurologa, czasem trafią do laryngologa z powodu tych bólów, ale nie pomyślą o okularach. I gdy taki pacjent trafi na badania wzroku i tam wykrywamy taką małą wadę, to trzeba rozważyć, czy te okulary, chociażby przepisane do czytania czy do pracy wzrokowej, nie powinny do tego pacjenta trafić, bo być może są rozwiązaniem jego problemu. I nawet w tym tygodniu mieliśmy taką dziewczynkę bardzo, bardzo przemiłą. Drugoklasistka, teraz idzie do trzeciej klasy, i jedynym jej objawem, który niepokoił rodziców, były takie tiki związane z zamykaniem oczu. I one się pojawiały tylko wieczorem i wtedy, kiedy dziewczynka się w coś wpatrywała. Czyli kiedy była skupiona na bajce, wtedy, kiedy była skupiona na jakimś tekście, kiedy była skupiona na grze, na przykład w telefonie, i w innych sytuacjach tego tiku nie było. I u niej okazało się, że ona miała plus 075 tak maleńko, i zastanawialiśmy się z rodzicami, co w tej sytuacji zrobić. Zdecydowaliśmy się ostatecznie na to, żeby nosiła te okulary, i oni faktycznie tak dali znać, że właściwie od razu po tym, jak dostała te okulary, ona sama powiedziała, że jest lżej. Tak, że jest lżej, że właściwie jest to. Ona czuje. Ulga. Tak, więc pod tym kątem musimy rozważyć indywidualnie, czy pacjent przy tych plusach ma dolegliwości, czy nie. Tak, czy to będzie pomocne, czy nie. Inaczej może być to faktycznie takie mocne naciąganie i mocne, mocno proforma, ponieważ pacjenci i tak tych okularów często nie będą nosić. Inna sprawa jest, gdy pacjent ma minusy. Bo przy minusach to jest krótkowzroczność, i pacjent przy minus pół, ono faktycznie nie widzi z daleka. No i teraz pytanie: jak bardzo nie widzi? Bo przy minus pół to może być dwa, trzy rzędy mniej niż taka normatywna ostrość widzenia. I często pacjenci faktycznie zgłaszają coś takiego, że oni zakładają takie minus pół do samochodu, a już w domu, w pracy, oni tych okularów nie noszą, bo nie czują takiej potrzeby. I teraz znów chciałabym zaznaczyć to, że to nie jest jedna odpowiedź dla wszystkich. A mianowicie, jeżeli ci pacjenci faktycznie tak, są osobami powiedzmy, po 20 roku życia, i ta wada nie zmienia się, jest ustabilizowana i oni faktycznie dobrze się czują, nie nosząc tych okularów to można w ten sposób, powiedzmy, w pewnym sensie przymknąć oko, że w samochodzie zakładają je, żeby dobrze widzieć, wyraźnie, komfortowo, a w domu już nie patrzą na takie odległości i faktycznie nie przeszkadza im ta nieostrość. Czyli w pewnym sensie można na to pozwolić. No i tu jest kilka niuansów dalej. Być może dana osoba ma skurcz akomodacji, nadmierną akomodację i ona objawia się pseudo krótkowzrocznością, czyli rozmazaniem z daleka. I w takiej sytuacji to wręcz nie można takich minusów przepisać, żeby z tym skurczem akomodacji się zająć i w takiej sytuacji w ogóle nie rozważamy przepisania okularów, co oczywiście w ogóle nie jest równ równoznaczne z sytuacją, kiedy pacjent ma normalną krótkowzroczność. I tu właśnie następny przykład, gdy mamy pacjenta, który po prostu staje się krótkowidzem, ma małą wadę wzroku, to tu znów indywidualnie rozważamy, korygujemy tą wadę i w niektórych przypadkach decydujemy się na to, że okulary na przykład nie są noszone w trakcie czytania. I tu, ponieważ każdy naprawdę musi być indywidualnie rozpatrzony, to nie powiem Wam, że Macie wszystkich teraz, tak? Wszystkie okulary zrzucamy i nie czytamy w nich, albo że błędem byłoby, że pacjenci, którzy mają minus pół, w ogóle nie powinni tego nosić. Pacjenci młodzi, którzy mają minus pół, raczej te okulary powinni nosić cały czas z ewentualnym wykluczeniem czytania po. Indywidualnym wskazaniu przez optometrystę albo okulistę, że takie, takie jakby zachowanie ma być wprowadzone. Czyli jakby nie traktujcie tej wytycznej, że teraz każdy ma w ten sposób się zachowywać, ale jest taka możliwość, czyli możecie się spotkać z osobami, które zakładają te okulary tylko i wyłącznie jakby, gdy wychodzą, gdy pracują z daleka, gdy coś oglądają, a do pracy z bliska je ściągają. Co ciekawe, jest wiele osób, które po prostu przez całe życie chodzą z taką małą wadą wzroku. Niektórzy mają minus pół, niektórzy plus pół, niektórzy mają astygmatyzm tego rzędu i faktycznie niekiedy dowiadują się całkowicie przez przypadek, że powinny nosić okulary. I oni, będąc przyzwyczajeni przez tyle lat, kilkanaście, niekiedy kilkadziesiąt lat do takiego widzenia, jakie mieli, a następnie, gdy dostają takie okulary, są tak zaskoczenie tą jakością widzenia, tak mocno ona jakby dezintegruje to, do czego byli przyzwyczajeni, że kiedy ci pacjenci sami z siebie te okulary odrzucają ze względu na brak przyzwyczajenia, brak takiej elastyczności już wzrokowej. To jest znowu zupełnie inna sytuacja niż taka, kiedy mamy dziecko, niż taka, kiedy mamy młodego dorosłego. I naprawdę uwierzcie mi, to są indywidualne, indywidualne, jakby. Diagnozy indywidualne wskazania, dlatego nie bierzcie jakby tak zero jedynkowo, gdy ktoś ma nosić okulary, na przykład jedno dziecko ma przypisane plus pół, a drugie dziecko tego plus pół nie ma przypisanego, jest powiedziane, czekamy i obserwujemy. Czyli jakby to tyle dzisiaj w temacie małych wad, i plusowych, i minusowych, pamiętajcie, wszystkie powinny być kontrolowane. Na bieżąco, minimum raz w roku, a jeżeli mamy do czynienia z pacjentem krótkowzrocznym, młodocianym, to też częściej. Serdecznie Was pozdrawiam, widzimy się w następnym filmiku.